Cześć, witam. Sobota, wcześnie rano. Rozpoczynamy dzień. Czas reanimować kombajn, przygotowywać go do dalszych zbiorów kukurydzy. Zanim do tego dojdzie, krótkie omówienie spraw. Wczoraj, piątek, został poświęcony cały dzień na odwóz kukurydzy, na transport, na sprzedaż. Za chwilę również przyjedzie klient po duży kontener, jeden z moich widzów, i zabiera ode mnie właśnie te pudełko. Czekam na niego. Ja już mam pudełka dostarczone również, za chwilę też pójdę pokazać Wam, ale w międzyczasie jeszcze pokażę, co się wydarzyło w ostatnim czasie, kiedy ja walczyłem z kukurydzą, bo jak wiecie, no mam pracownika, pracownik bardzo świetnie się spisuje, zobaczymy, jak on tutaj działa, znaczy się co porobił, mówię, w ubiegłym tygodniu. Co do ukrąconego wału w kombajnie, drodzy widzowie, dorabiam go sam, za chwilę idę po materiał, wszystko mam, wszystko przygotowane, wszystko zorganizowane. Tylko teraz taki będzie dzień zabawy, aby go dorobić, aby go tu włożyć, aby go uzbroić, uruchomić, wyczyścić kombajn i przygotować go właśnie do następnego dnia zbiorów. Dobra, przechodzimy na warsztacik. Tu Was teraz trochę będzie omijać, drodzy widzowie, tematów, bo jak wiecie, no mnie nie ma. Pracownik taki mi się kurde trafił, że aż ze świecą takiego szukać. Pozapalamy światełka. Zobaczcie, na jakim jest etapie. Na etapie montażu Forda. Ford już jest bardzo, bardzo blisko końca. Z tego co widzimy, mamy go postawionego, złożoną całą górę. Stoi na kółeczkach, tu mamy narzędzia. Co tutaj mamy za braki? Mam kartkę z rozpiską, czego brakuje jeszcze. Już się zwracałem do właściciela. Już tu trochę elementów gdzieś nie ma jeszcze, nie widzę. Ale gdzieś wiem, że przyszły paczki, tylko nie wiem, gdzie leżą. Aha, właśnie, paczki. Bardzo dziękuję wszystkim za te podarunki, paczki, które do mnie wysyłacie. Ja zawsze zapomnę również o tym powiedzieć. Naprawdę gorąco dziękuję, bo dużo tych paczek podostawałem z uszczelkami, nieuszczelkami, różne takie przybory, nieprzybory, a ja zawsze nie powiem, nie podziękuję. Tak więc gorąco, mocno dziękuję. I niektóre paczki już chyba 2 tygodnie stoją, nawet ich nie otworzyłem, ale dziękuję serdecznie za nie. Więc paczki z szczęściami gdzieś tu są. Były braki w zestawach, w uszczelki do kolektorów, do lotowego, wydechowego, również innych tematów. No ładnie pozabezpieczona pompa, ładnie końcówki zabezpieczone. A, no to tu są te części, to jest to. Tu jest uszczelka, bo brakowało pod klawiaturę. I tu jeszcze brakowało, czego tu brakowało? A, panewek korbowodowych. No niby miał być zestaw panewek, ale okazało się, że wszystkie główne były, a korbowodowych nie było. Dlatego stoi bez miski, dlatego jest jeszcze niezłożony dół. Oczywiście tu już wszystko też umyte, przygotowane bardzo ładnie. Troszeczkę tutaj sobie kolega pracownik przeorganizowywał parę rzeczy na warsztacie. No i upiększył też warsztat, ale nie mogę chyba pokazywać za bardzo. O tam... No dobra, nie będę dalej pokazywał i takie rzeczy. Tak więc no, jestem bardzo zadowolony i mam nadzieję, że nasza współpraca będzie trwała bardzo, bardzo długo. No i tutaj również szafeczka, wszystko jest wykorzystywane. Co mu potrzeba, co chłopak sobie tutaj domyśli, o, z takich rzeczy technicznych, to też mu zaraz organizuje. No i jeszcze mamy grube plany co do tego, jak będziemy chcieli pracować, jak będę chciał tworzyć ten warsztat razem z nim. Ale to, drodzy widzowie, jeszcze do tego ciut długa droga, bo nie mogę wyjść z tego pola. Śpieszę się mocno, cisnę mocno, żeby z tego wyjść, ale no nie wychodzi, tak? Tutaj z elementów będzie co do zrobienia. Do przetoczenia mam koło zamachowe i docisk. No, dzisiaj na tokarce spędzę bardzo dużo czasu. Muszę ją tutaj troszeczkę odgrzebać, bo będzie potrzebna cała długość do toczenia wału. I będzie trzeba tutaj się nią mocno zająć. Dobra, idziemy jeszcze na zewnątrz, a na zewnątrz mam na myśli za bramę. Za bramą stoi zestaw szóstkowo-hakowy, a tutaj jeszcze stoją skrzynki, czekają, bo tata przestawił. Tu jest cała wystawka, tu czeka, o, czeka już kontenerek, ale był przymrozek, wszystko mokro, cieknie. Był przymrozek, chyba minus 2-3 stopnie. Marchewka jeszcze czeka na wykop. No i tutaj, tak jak mówię, kolega tutaj zaraz przyjedzie, zabierze ten kontener, cały zestaw tak o. Ogólnie to nie trzymam tak pojazdów za bramą, ze względu na żeby nie zniknęło paliwo itd. itp. Ale no, jak mam sezon i mam wszystko pospinane, no to
Niestety. Niestety. Proszę bardzo, tutaj stoi bardzo poważna dostawa. Prosto z Niemiec znowu. Stoją dwa piękne BDF-y. Całe ramy postawione. No i na tym jednym BDF-ie jest moje pudełko. Zakupiony właśnie kontenerek na wymianę. Jest to kontener typowo zbożowy. Później może go zdejmiemy, pokażemy rozładunek. I tutaj ten kontener ma do połowy otwieraną burtę. Ma burtę na uszczelkę. Bardzo fajnie też zakręcane. I nawet jest tam szyberek do zboża. To są typowe zbożówki kontenery. Bardzo ładny stan. Bardzo dobrze są trafione. Nie są porzywiałe, ale mają takie jakieś nietypowe ubytki materiałowe. Na przykład profil, to wszystko jest grube, proste. W środku wszystko jest cacy. One ogólnie będą wymagały piaskowania, malowania, ale na dzisiaj będą zakładane i wożona będzie nimi kukurydza. Tutaj te wszystkie profile też wszystko zdrowe. Jedyne co, takie te stawki trójkątne są zjedzone. Nie wiem czemu. Albo była jakaś słaba blacha albo coś. Tu jest wszystko normalnie solidne, grube, niezjedzone. A te wstaweczki o takie trójkąty pozjadane. I to każdy jeden. I tylko to jest ich minusem. Tylnia burta również jest cała szczelna. Ma plandekę, ma wszystko. I trzeba to będzie po prostu wyciąć, wstawić nowe, a ogólnie to z tatą się zastanawiamy, czy tego nie wyciąć i nie wyrzucić, bo to takie jest potrzebne, te wstawki, jak wiecie co, moim zdaniem. No, tak więc tutaj będzie zaraz może, albo i nie tak zaraz, rozładunek, drodzy widzowie. I mamy jeszcze drugi BDF, ale tutaj już jest konkret towar. Tutaj już jest konkret towar. Ale to Patryk. O Jezus, ja tego nie widziałem jeszcze, jak on to poładował. O kurde. Co tu jest? Przyczepa do kontenera znowu. Na oponach 19,5. Co on tu natworzył? Tu jest cała przyczepka. Nawet ładna ta przyczepa. Nie jest zła. I na górze leży tandem jakiś. Do góry. A! Poważny transportowiec, jak dociągnął pasta, aż opona klękła. Ale prawidłowo, bezpieczeństwo na drodze przede wszystkim, tak? Jakaś fajna rama tandemka. Zobaczymy, co to z tego wyniknie. Jak on to potworzył? Jest plandeka, jest wszystko. No rama tandem, przyczepa tandem. No dobra, zobaczymy. Zobaczymy, co z tego będzie. O, panie. I opony zdrowe. Kurde. Priorytetem dzisiaj jest właśnie kombajn, tak? Przechodzimy do tej sprawy, bo czas nagli i tak jak mówię, muszę się uwijać z tego pola, żeby można było się w końcu zająć budynkami i tak dalej, bo jest tego do zrobienia sporo, już dawno zapowiadałem, a tak naprawdę to już mamy z pół roku obsuwy. Jeszcze jedna rzecz, poszukuję tłuczeń bądź inne kruszywo do utwardzenia całego tego placu. Ucinam pole. Zwiększam sobie plac, muszę to wszystko wysypać, zrobić tutaj jeden duży plac na właśnie różne tematy, bo tak naprawdę to już mam tak ciasno, że już po prostu mi to się w głowie nie mieści, na podwórku nie mieści, no i już to jest denerwujące, tak? Bo non stop wszystko trzeba przestawiać, żeby cokolwiek wziąć. No niestety, no. Tak to w życiu dobra, bywa. Dobra, i kontenerek już na autku. I co będzie ten kontener robił, panowie? Będzie ładował złom, będzie woził. Takie wyposażenie na aucie. Tak. Czyli z tego chyba, co on był kupiony, to coś podobnego robił i do tego powraca. Jednak do płodów rolnych. Do korzeni. Aha, no wraca do korzeni. Do płodów rolnych teraz chwilę służył, ale jednak wraca do działania przy złomie. Tak, co skupujecie? Tak, wszystko co leci? Czy? Wszystko, maszyny rolnicze złomujemy, także nie ma problemu. Przyjeżdżamy, tniemy gazami na miejscu, ładujemy HDS-em. Ważymy na wadze, płacimy gotóweczką szeleszczącą, także zapraszamy. O, no i proszę bardzo, taka skromna promocja, można powiedzieć, sprzętu, no i jedzie kontener światu. Czekajcie, gdzie wy dokładnie urzędujecie? Gniewkowo, okolice Torunia. A, okolice Torunia. No to trochę tam, czekajcie, ile do mnie? 200, tak? 200, no. Do 200 jeździmy, od Gniewkowa w okolice. No. Do w promieniu 200 km. A, to czyli będę was wzywał, dobra. Ale ja nie mam nic na sprzedaż oprócz tego kontenera na razie. Chyba, że ten zielony się nie sprzeda, to jeszcze porozmawiamy. Dobra, zaraz biorę się do dalszego działania. No i drodzy widzowie, będzie wał. Będzie dorabiany wał we własnym zakresie do kombajnu.
Bizon Gigant. Zrobimy to z wałka o grubszej średnicy oczywiście, ale tylko w części środkowej. Część podłożyska i wszystkie mimośrody zostaje w tej samej średnicy, czyli 40 mm. Będzie to wał ze stali typu 40H. Jeden z widzów odezwał się do mnie na maila. Robiliśmy poważną dyskusję na temat właśnie zastosowania tego materiału. Też w komentarzach kilku z Was napisało właśnie, że dobry by był materiał tego gatunku i na taki się zdecydowałem. Będzie on trochę problematyczny w obróbce, ale odpowiedni nóż, obroty, posuwy, wszystko i uda się to zrobić bez najmniejszego problemu. Tak więc mierzę zaraz długość, mierzę średnicę, wszystko co i jak mi trzeba. Największym zmartwieniem są wpusty na klin, ale frezarka jest na miejscu, tylko chodzi o to, żeby zrobić wszystko w jednym strzale, tak jak jest tutaj, widzicie, na początku i na końcu wałka. I musi to być wszystko w jednej linii, żeby mimo środy to wszystko się zgadzało, zgrywało co do milimetra, tak? Więc to będzie trochę problemem, ale obstawiam, że to nie będzie jakieś super ciężkie do wykonania, tak więc lecimy z robotą, zastępujemy stary, oryginalny wał dużo lepszym gatunkowo materiałem i próbujemy wykonać wał we własnym zakresie właśnie z tej stali. I kolejny dzień. Niestety nie udało się wczoraj nic więcej nagrać. Seria odwiedzin znajomych, kiedy już nie chodzą w sobotę do pracy, to po prostu wpadają w odwiedziny i tak dalej. No i właśnie tak to się skończyło, że już więcej no nie miałem jak ująć, bo cały czas ktoś wchodził, wychodził, przeszkadzał, że tak powiem brzydko w nagraniu, ale nie o to chodzi, tak, że przeszkadzał, wiecie. No nie miałem po prostu jak nagrywać, ale na szczęście udało się wykonać przy tych odwiedzinach jedną stronę wału, czyli tą krótszą. Mamy już gotową średnicę 40 mm. Teraz następnie będziemy toczyć drugą stronę. No i dlaczego to tutaj jest tak, można powiedzieć, dziwnie zrobione? Ponieważ, zobaczcie, tu już jest kres mojej tokarki i długość tego wału to jest tak naprawdę już ponaciągana, żeby można było ją obrobić, wykonać. Tak jak widzicie, konik w połowie, tu dociśnięty tylko jedną parą śrub, ale wszystko zdało egzamin. Z tej strony jak było, był cały suport, to toczyłem wytaczakiem pod kątem, ponieważ już oparty był, co widać po brudzie. Oparty był już do samego końca i musiałem tak pod kątem zbierać wytaczakiem, żeby właśnie sięgnął nóż w ogóle do wałka. Udało się to wykonać. No i z tej strony też musiałem założyć odwrotne szczęki. Nóż specjalistycznej produkcji, proszę ja Was, żebym tutaj w głąb, na odwrotnych szczękach, mógł dokonać obróbki w odpowiedniej właśnie długości, w odpowiednie wymiary całego wału, przepraszam. No i właśnie poprzez to, że mamy odwrotne szczęki, to mamy właśnie większą długość, bo mając te szczęki, widzicie, no jest ta różnica, te 3 cm walki właśnie dzięki szczękom udało się osiągnąć. Więc dlatego to w ten sposób jest obrabiane. No i będzie wykonane to we własnym zakresie oczywiście. I wszystko powinno normalnie funkcjonować. Co do jeszcze wpustów na kliny. Zastanawiam się jak to wykonam. Ale najpierw zabieram się do zbierania średnicy z 50 na 40 mm. No i to jest na razie obróbka z grubna. Idę pod tym kątem noża, dochodzę dotąd. Później sobie przed ostatecznym wymiarem zbiorę tamtą końcówkę, tak jak już to robiłem. I ustawię ostatecznie nóż pod jednym kątem. I zbiorę ostatni milimetr za jednym strzałem i będzie gotowe. Dlaczego robię tak? Bo pod tym kątem mogę zdjąć większą ilość materiału za jednym razem niż od razu pod tym gotowym, który mam do przygotowane to wszystko do końcowego wymiaru. Tak ściągam po 2 mm, a potem sobie ustawię nóż, ściągnę pół milimetra czy milimetr i będzie gotowe. Tu niebo idzie. Ostatni przejazd, ostatnia runda.
wymiar gotowy. Teraz jeszcze tylko tutaj wejście muszę poprawić. I wszystko. Powierzchnia wyszła bardzo ładna. Będzie ok. No i wałek stokarki już wyjęty. Oba końca obrobione tak jak należy. No i teraz, jak to Łukasz nie chciał przyświrować, pokazać, jaki to nie jest fachowy w obróbkach itd. itp. A tu jeden wielki uj, bo mam frez tarczowy 12 razy 100, czy tam 100 razy 12, czyli średnica 100, 12 szerokość. Miałem położyć sobie tu wałeczek. Ogólnie rzecz biorąc, to problem jeszcze polega poważnie na tym, że moja frezarka nie ma takiego skoku, żeby wykonać wszystko za jednym strzałem, że jeden koniec i drugi koniec. I plan powstał taki, przeze mnie opracowany, że zrobiłem sobie tokarką w łożu, nie wiem czy nie widać, o, zrobiłem sobie ładnie nożem kreskę z jednej i z drugiej strony, uchwyt był zablokowany, na wyłączonej oczywiście, samym nożem tak posuwem i mam te kreski tutaj z tych stron i względem tych kresek, oczywiście to jest taka metoda, wiecie, no troszeczkę Januszowa i względem tych kresek chciałem właśnie sobie poobracać wał, ustalić i ładnie zrobić wpust, ale niestety nie dokończyłem z tym frezem. No, niby Łukasz ma wyposażenia w szafkach, niby mam tu naładowane towaru różnego typu i gatunku, niby tutaj mam pudełek z frezami palcowymi, modułowymi, tarczowymi, noży, nie noży, różnych redukcji, wałków, ciulów, urów itd. itp. No ale co z tego, jak nie ta średnica! Kurde no! A było już tak blisko. Znowuż tak. Nie mam tutaj właśnie tego frezu na ten wałek. Ustawiłbym to ładnie tu. O, i to bym sobie ładnie włączył i by ładnie drapało, tak? No ale dobra. Już tutaj plan spalony. Oczywiście mam do frezarki. Mam do frezarki tutaj tam przy wiaderkach. Mam całą przystawkę do frezowania pod kątem prostym, czyli od góry. Nie pamiętam, jak to się nazywało już. Dawno do szkoły nie chodziłem. Ale no, przystawkę finalnie mam. Ale nie mam znowuż do niej zębatki napędowej. Tej tutaj, którą zakłada się w to miejsce. I no i to tak jakbym miał i nie miał. Nie mam po prostu, żeby to przekazać napęd z maszyny tam na tą przekładnię i tak dalej. Kupiłem to właśnie bez tej zębatki, z planem, że tą zębatkę sobie dorobię kiedyś tam. No i właśnie te kiedyś tam by prawidłowo, tak prawdę mówiąc, należałoby to teraz wykonać. Ale jak zanim zacznę wykonywać zębatkę, zanim to ogarnę, zanim dorobię tą zębatkę właśnie, zanim to wszystko złożę, zanim znowu to wszystko ustawię, zanim zrobię ten wałek, no to zajmie to znowu ze dwa dni albo jeden dzień. Więc zawiozę tutaj do znajomego, który ma frezarkę i oni tam mają wszystko pod ręką na miejscu i tak dalej, bo cały czas to pracuje. Nie tak jak u mnie co okazja. Bardzo rzadko. Więc zawiozę to tam i na tej właśnie zasadzie, którą zaznaczyłem, pokażę, zobaczymy jak tam starszy fachowiec, tokarz, frezer i tak dalej ogarnie temat. No i na tym właśnie ajajaj, jeszcze za mało sprzętu, jeszcze za mało wyposażenia i jeszcze trzeba dokupować, jeszcze za mało jednak. Dopiero co mówiłem niedawno, że trzeba plac powiększyć, by się nie mieszczę, ale tu wyposażenie warsztatowe jeszcze za mało. No dobra, mamy wał stary oraz nowy. Tutaj patrząc na te końce od razu widać, że jest nowy zrobiony na krótsze. I zgadza się, to było celowe, ponieważ jak zauważycie na tym wałku, dotąd, o, dotąd jest kreska, bo ten wałek przeszedł w swoim życiu nie jedno. Dotąd ten wałek był po prostu wystający poza koło i tu był taki kielich zakręcany na gwint z tej strony. I postanowiłem po prostu wyeliminować ten kielich i skróciłem ten wałek właśnie o tą długość. I tutaj teraz będzie ładnie na równo. Podkładka, śruba, zaciskanie, koła i koniec, tak? Dlatego ten kielich właśnie nie był tu potrzebny i dlatego tu taka mała modernizacja. Co do
Z drugiej strony podobna sytuacja, również jest niewielkie skrócenie. Tutaj się wszystko oczywiście zgadza. I tutaj też o ten centymetr po prostu zdjąłem, bo ta sama sytuacja, tak? I wszystko ma ręce i nogi. Tutaj mamy nawet takie miejsce, widać też pod podszymce, podejrzewam przy obróbce tego starego wałka. I tu jest w podobnym mniej więcej miejscu moja obróbka pod podszymkę w tokarce, czy okular, jak to woli. No dobra, skoro to się już dalej nie udało zrobić, mówię, posprzątam, pozamiatam. I chciałem jeszcze zaprezentować Wam przetoczenie koła zamachowego, a dokładniej powierzchni od silnika Forda dla fachowca, żeby kolega mógł składać, bo tutaj mamy bardzo duży próg, nierówności i tak dalej. No i znowu jest poracha. Znowu nie mogę tego wykonać. Dlaczego? Postanowiłem, że wsadzę w zaciśnięte szczęki koło zamachowe, tutaj będą szczęki, wsadzę na szczęki, nałożę i na rozkręcanie docisnę, tak? Od tej powierzchni, która jest, widać, obrabiana, szlifowana, która nie była po prostu ruszona przez tarczę, od tej powierzchni, mówię, ustalę sobie bicie, aby je wyeliminować do zera i potem od tego zrobię toczenie. No i tak, plan już spalił na tym, że ta średnica jest za mała do zaciśniętych szczęk mojego uchwytu i nie wchodzi tutaj te koło zamachowe. Drugi sposób, jaki może, myślę sobie, założę te koło zamachowe, no to będą ponownie szczęki odwrotne, tak? No ale tak podchodzę, przykładam te szczęki, mówię, no, za co ja mam to złapać? Tu jest ścięte, tutaj jest taki rowek, do którego moja szczęka nie wchodzi, tutaj zawieniec, jakbym złapał zawieniec, to zobaczcie, ile bym złapał. Jak tu ustawiamy równo, co to jest za chwyt? Przecież nie będzie miało siły chwycić. Ani tak, ani srak, że tak powiem brzydko. No nie idzie tego koła włożyć w tokarkę. Ja nie wiem, kto to tak wymyślił. No nie mogę nic zrobić. Jedyne, co mi teraz pozostaje, to nie wiem na ten moment. Albo montować, tak jak tutaj mam taki duży uchwyt czteroszczękowy. Taki, który jest jeszcze większy od tego koła zamachowego nawet. O, proszę bardzo. Który jest też z dwustronnymi szczękami, ale on nie jest samocentrujący, tylko ma każdą szczękę nastawianą osobno, tak? I albo tym spróbować złapać te koło zamachowe. Znaczy tak, najpierw ten uchwyt wkładamy w ten uchwyt i dopiero do tego uchwytu wkładamy koło zamachowe. I dopiero chyba mi się coś uda z tego zrobić, bo wykręcamy szczęki, obracamy właśnie tym na do tego, do odwrotnej strony i złapałbym może... Nie, no też nie złapię. Chyba że tu wykręcę do końca i całe koło wejdzie w tą średnicę. Dobrze patrzę? Dobrze patrzę. Te szczęki na maksa i wtedy mamy dużą powierzchnię i wtedy dopiero można złapać. Ale jeszcze byłbym za tym, żeby zdjąć wieniec z koła zamachowego. Ja pierniczę. No i takie to są właśnie te niuanse z obróbkami. Taka może trochę dzisiaj lekcja obróbkowa. No szkurczaki, no. To też zabawa na cały dzień pewnie. Nie, no cały to nie, ale trzeba tak nagrzać wieniec dookoła, zrzucić go z tego koła, obrócić szczęki, włożyć uchwyt w uchwyt, ustawić wszystko, potem znowu włożyć to, też ustawić wszystko i dopiero obrobić. O Boże, słaba ta pogoda dzisiaj. Niedziela, godzina 17, można kończyć dzień. Ogólnie, no, jest tak, że już nawet i niedzielę idą w robotę, bo tak jak mówiłem, chcę jak najszybciej skończyć wszystkie prace polowe, żeby brać się za te budynki, za to wszystko, ale cały czas pod górę, cały czas to nie wychodzi, cały czas jest obsuwa. Ale w końcu pewnego dnia nastanie ten czas, że uda się to wszystko zakończyć. Uda się zwinąć cały ten sezon, podsumować, podliczyć, zobaczyć, ile się zarobiło, czy też się straciło. Zawinąć cały ten polowy interes i szykować się właśnie do tych wszystkich planów, które są na budynki. Kończę na dzisiaj ten materiał. Trzymajcie się wszyscy. Do następnego. Cześć.